Twój początek dnia. Siódma dziewiąta. A kolejnym gościem poranka 7:09 jest pan dr Dawid Piekarz, Instytut Staszica, ekspert do spraw energetyki. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Porozmawiamy o temacie palącym, temacie niezwykle ważnym właściwie dla każdego z nas, czyli o cenach paliw. I może na początek, panie doktorze, pytanie ogólne, zanim porozmawiamy o szczegółach i spróbujemy to wszystko rozłożyć na czynniki pierwsze. Czy to już pana zdaniem są maksymalne ceny, mówię oczywiście umownie i skrótowo, maksymalne ceny na stacjach benzynowych, czy spodziewa się pan, że niestety może być jeszcze drożej? No, tego tak naprawdę nikt nie wie. No, pamiętajmy, że jeszcze kilka lat temu przed wojną wydawało się, że tak naprawdę paliwa kopalne no będą już paliwami schodzącymi. W tej chwili mamy paliwa tak naprawdę bezprecedensowo drogie. Powiem tak, zakładałbym bardzo ostrożnie, chciałbym mieć rację, że jesteśmy gdzieś w okolicach szczytu. To nie znaczy, że one już w ogóle nie zdrożeją, ale mam wrażenie, że patrząc troszeczkę na sytuację i geopolityczną, i wojenną, bo ona ma tu niezwykle ważne znaczenie, ale także powiedziałbym na to, co się dzieje na rynku energetycznym, to jest, mówiąc prosto, tak źle, że już wiele gorzej być nie może, więc paradoksalnie spodziewałbym się, że być może jesteśmy blisko szczytu, ale tak jak mówię, no tutaj wielu ekspertów, wielu analityków się już w tej sprawie kilka miesięcy temu pomyliło. A no właśnie, bo bardzo łatwo się pomylić, biorąc pod uwagę te zmienne, o których pan wspomniał, ale właściwie pojawia się taka narracja forsowana głównie teraz już też przez polityków opozycji, bo oczywiście stało się to tematem politycznym, że właściwie za te ceny to odpowiadają wyłącznie koncerny. W tym oczywiście wskazuje się przede wszystkim PKN Orlen. No problem w tym, że ta narracja jest nieprawdziwa i niepełna, ponieważ pomija się szereg różnych czynników, więc może panie doktorze spróbujmy na początku wytłumaczyć naszym słuchaczom, czy wyjaśnić naszym słuchaczom, z czego tak naprawdę wynika cena, co się składa na cenę, którą kierowcy widzą, czy to przy benzynie, czy przy ropie. Najpierw maksymalnie uprośmy. Generalnie wszędzie na świecie cena paliwa składa się w połowie z paliwa właściwego, a w drugiej połowie z podatków. W tej chwili powiedziałbym, te podatki mamy akurat bezprecedensowo niskie na paliwo. Tak naprawdę płacimy tylko i wyłącznie akcyzę na minimalnym poziomie, ponieważ minimalny poziom jest wymagany przez Unię Europejską i tutaj zejść nie można. Zatem ma obniżony VAT, co się nigdy dotąd nie zdarzyło. I mamy tak naprawdę zniesione czy też zawieszone rozmaite inne drobne podatki, które w cenie tego paliwa były. Natomiast no, przejdźmy do paliwa właściwego, czyli no, tej substancji, mówiąc najprościej. Tam mamy do czynienia z właściwie dwoma elementami, które się trochę dotąd nie zdarzyły. To znaczy z jednej strony my zawsze patrzyliśmy na cenę baryłki ropy, no i jak ta baryłka ropy nam drożała, no to drożało paliwo, jak taniało paliwo. No w tej chwili powiedziałbym, ta zależność się trochę zerwała. To znaczy z jednej strony poza tym, że od początku wojny ropa zdrożała o 30%, mamy do tego słabą walutę, mocnego dolara, ale także na przykład zdrożała masa elementów, które są niezbędne do tego, żeby ropę w paliwo przetworzyć. Czyli o 30% zdrożał nam gaz, o 30% zdrożały nam biododatki, zdrożał nam o 100% transport morski, bo przecież to trzeba przywieźć i rozwieźć. A jeszcze w dodatku stało się coś, czego się chyba nie spodziewaliśmy. To znaczy trochę nam się cena surowca, cena ropy oderwała od ceny paliw gotowych na europejskich rynkach. Dlaczego? Dlatego, że nagle okazało się, że bardziej niż się wszystkim wydawało, byliśmy, no nie tylko jako Polska, ale także jako Europa, uzależnieni od importu z Rosji, importu z Białorusi, produktu gotowego. Teraz ten import tak naprawdę wypadł, jego nie ma, ten surowiec nie płynie i w Europie zaczęło paliwa brakować. W związku z tym kolejne firmy wyrywają sobie ten import właściwie na pniu. Nie ma tak naprawdę na świecie, czy na morzu zbyt wielkiej ilości paliwa, żeby go w ogóle kupić. No z czego to się wzięło? No właśnie wzięło się z tego, że w ostatniej dekadzie czy dekadach tak naprawdę nie budowano w Europie nowych rafinerii, raczej zamykano te, które są. Tani import takiemu czemuś sprzyjał, no i teraz mamy problem. Bo zwróćmy uwagę, że w Polsce to nie jest tak, że Orlen i Lotos zaspokajają 100% naszego zapotrzebowania. Mniej więcej 30% to import, z czego znowu 2/3 to tak naprawdę import realizowany przez
nie przez koncerny, tylko przez prywatnych operatorów, przez firmy przedsiębiorców, którzy po prostu tym paliwem handlują, ściągają i sprzedają je dalej na stacje. W związku z tym mamy jeszcze do czynienia faktycznie z sytuacją, w której tego paliwa brakuje. Natomiast jakby się troszeczkę odnosząc do tego, co mówią politycy opozycji, bo oni tak naprawdę zwracają uwagę na magiczne słowo marża. No i teraz chciałbym troszeczkę rozszyfrować, co się za tym kryje. No bo marża, normalnie jako marża rozumiemy pewien narzut, który nakłada sobie przedsiębiorca na sprzedaż towaru. No więc ta marża detaliczna na stacjach, co nam pokazują organizacje branżowe, jest w tej chwili rekordowo niska. To znaczy w pierwszym kwartale pokazywano to jako mniej więcej 7 groszy na litrze. No to wyobraźmy sobie, łatwo sobie policzyć, jaki to jest procent w sytuacji, w której benzyna zbliża się do 8. Bo to jest marżą detaliczną, jest troszeczkę tak, że im niższa cena, tym bardziej sobie z tą marżą można poszaleć. No gdyby paliwo było po 4, no to czy go na stacji sprzedadzą za 4,20 czy za 4,30, czyli już całkiem ładnym narzutem, no to powiedziałbym, ludzie i tak kupią, bo jest tanio. W tej chwili jest drogo, więc tak naprawdę każdy grosz, czasami dwa różnice na cenie decydują, czy klient pojedzie na stację tego czy innego dystrybutora. Ale jest też coś, o czym się wspomina, marża rafineryjna i tam pokazuje się, że ona wzrosła. Jest prawda, tylko że marża rafineryjna to nie jest, można powiedzieć, zysk i narzut. Gdybym miał tak bardzo prosto wytłumaczyć, co to jest ta marża rafineryjna, to jest mniej więcej różnica między ceną surowca a ceną produktu gotowego. Identycznie tak, jak, no właśnie, jeżeli idziemy do restauracji i kupujemy sobie kotleta, no to za tego kotleta zapłacimy tak mniej więcej 20 zł, to dla przykładu. Natomiast restaurator za ten sam kawałek mięsa, z którego kotlet został zrobiony, zapłacił rano wrześni pewnie z 2 zł. No tyle tylko, że te 18 zł różnicy to nie jest jego zysk, który on sobie chowa do kieszeni, tylko z tego trzeba utrzymać restaurację, zapłacić kucharza, zapłacić za prąd i energię do usmażenia tego kotleta i tak dalej, i tak dalej. I identycznie ma się sytuacja w przypadku owej marży rafineryjnej. To jest tak naprawdę w dużej mierze także koszt, o którym mówiliśmy, czyli w tym jest koszt transportu, przypominam, plus 100%, koszt gazu, przypominam, plus 30%, różnych dodatków chemicznych, znowu koszt około 30%, więc siłą rzeczy wzrosła różnica w cenie pomiędzy surowcem gotowym, a tym tak naprawdę, co wlewamy do baku, natomiast jest w tym również duża ilość kosztu, który trzeba ponieść po to, żeby to paliwo wytworzyć. No to jeszcze jeden element. No jeżeli spojrzymy sobie na wyniki finansowe, no właśnie Orlenu, bo to jest najbardziej taki powiedziałbym widoczny przykład, no to tam ze stacji benzynowych, z handlu paliwem na stacjach benzynowych pochodzi 10% przychodów. Cała reszta jest zarabiana właśnie na tak zwanych produktach wysokomarżowych. Chemia, petrochemia, czyli to wszystko tak naprawdę, co później dalej jest obrabiane w rozmaitych procesach. Nie mówiąc już o tym, panie doktorze, że media branżowe też szybko przeanalizowały, że nawet jeżeli trzymamy się tych 10%, to i tak rynek polski odpowiada za niewielką część, bo bardzo duża część, pomimo mniejszej liczby stacji, jest z rynku na przykład niemieckiego. Dokładnie, 60% tego, co w detalu jest zarabiane poza Polską, czyli właśnie Niemcy, Litwa, Czechy, niedługo dojdą Słowacja i Węgry. Więc powiedziałbym, bo polski rynek jest jednak piekielnie konkurencyjny, a polski klient jest bardzo wrażliwy cenowo. Więc jak wspomniałem, im te ceny paliwa są wyższe, tym tutaj bardziej ostra toczy się walka właśnie na ten grosz, dwa w cenie, właśnie po to, żeby ten klient kupił paliwo u jednego dystrybutora, a nie u drugiego. Panie doktorze, te czynniki, o których pan mówił, one oczywiście są fundamentalne, ale właściwie chyba każdy jest czynnikiem zewnętrznym, i niezależnym od rządu, bo rząd co mógł zrobić, to już zrobił, czyli obniżył podatki, o czym pan mówił wcześniej, które są teraz na rekordowo niskim poziomie. Pytanie, czy właściwie jest rząd w stanie cokolwiek teraz zrobić, żeby wpłynąć na ceny paliw, czy właściwie może się tylko przyglądać? No i to jest drugie pytanie równolegle. Czy spodziewa się pan, że zabiegi na poziomie światowym, na przykład ze strony Stanów Zjednoczonych, zakończą się sukcesem, jeśli chodzi o zwiększenie ropy na poziomie światowym? Mam tutaj na myśli przede wszystkim kierunek Wenezueli, no i ewentualnie kartel OPEC. Na pierwsze pytanie, politycy już nie są w stanie nic zrobić tak naprawdę. W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której to, co od polityków zależy,
jest zrobione, czyli podatki mamy, podatki obniżono tam, gdzie to było możliwe. No i trudno sobie wyobrazić, żeby właśnie ktoś teraz zdecydował się, że nie wiem, że będzie paliwo, przepraszam, subsydiował albo w jakiś sposób do niego dopłacał. Poza tym skąd? Więc to jedyne, co można by zrobić, a to jest akurat niemożliwe. Natomiast tak, właśnie dlatego przedstawiłem taki w miarę optymistyczny scenariusz dalszego rozwoju wydarzeń, że mam wrażenie, że my w tej chwili jesteśmy, powiedziałbym, w takim szczycie zawirowań. To znaczy, no wiemy mniej więcej, bo rynki się tak naprawdę w dużej mierze karmią też niepewnością. Nawet nie chodzi o to, że ropy fizycznie brakuje, tylko właśnie chodzi o to, że w momencie, kiedy nie wiadomo, co z nią będzie, ile jej będzie, z jakiego kierunku będzie i po ile, no to część, to trochę się spekuluje na światowych giełdach, trochę niektórzy robią zapasy, trochę się płaci za niepewność. Powiedziałbym, że my właśnie jesteśmy raczej w sytuacji, w której dokonuje się takie dość mocne przewartościowanie kierunków dostaw ropy. Faktycznie to jest to, o czym pan wspomniał, czyli tak naprawdę od samego, nawet jeszcze przed wojną, Stany Zjednoczone bardzo mocno zaczęły odblokowywać te kraje, które jakby miały nałożone sankcje, a które no, są mniejszym złem, tak bym powiedział. Nie są tak groźne jak Rosja przede wszystkim. No czyli właśnie Wenezuela, ale z naszego punktu widzenia to ewidentnie Iran, który ma ropę bardzo podobną jakby pod względem składu chemicznego do ropy rosyjskiej, więc byłby dla nas jako dla Europy Zachodniej całkiem fajnym zastępcą ropy rosyjskiej. Poza tym Iran ma tej ropy mnóstwo. I to właśnie dopuszczenie przez Baracka Obamę 8 lat temu Iranu na światowe rynki właśnie w celu osłabienia Rosji po aneksji Krymu było dokładnie tym, co sprawiło, że w zasadzie przez do jeszcze rok temu cieszyliśmy się bardzo tanim paliwem, tam cena wahała się między 4 a 5 zł, więc tego typu zabiegi są robione i wygląda to dość optymistycznie, czyli można odnieść wrażenie, że za chwilę jakby utrwalą się, będzie tej ropy na rynkach więcej, będzie wiadomo ile jej jest, będzie wiadomo kto ją po ile sprzedaje i powiedziałbym odwrócą się trochę kierunki dostaw, to znaczy ja mam wrażenie, że my troszeczkę trochę wylądujemy w sytuacji z lat 60., to znaczy Zachód będzie się zaopatrywał z Bliskiego Wschodu, a Wschód będzie raczej, czyli Rosja będzie raczej zaopatrywała Chiny, Indie, tamte kraje, które można powiedzieć niekoniecznie grają do jednej bramki z Zachodem, nie są w strefie jakby naszej, powiedziałbym, cywilizacyjnej, sojuszniczej, militarnej i tak dalej. Natomiast potrzebują taniego surowca i mogą go brać z Rosji. Tylko to jest jeszcze jeden element, o którym warto wspomnieć. W Europie rosyjskie surowce i Rosja przyznawała to wprost, a że przyznawała to zupełnie serio, widzimy, były po prostu elementem nacisku, elementem polityki zagranicznej, elementem, powiedziałbym, wojny ekonomicznej. Z Chińczykami to już tak się nie da. Chińczycy akurat w biznesie z Rosjanami są bezlitośni i oni z nich wycisną tak naprawdę każdego centa, którego mogą. Więc powiedziałbym, że interesy z Rosją, interesy z Chinami są dla Rosjan, powiedziałbym, dużo mniej atrakcyjne i to nawet nie tylko finansowo, ale także powiedziałbym, no tam nie ma już tak naprawdę wpływu politycznego, jaki niestety Rosja zrobiła sobie w Europie Zachodniej, no którego skutki znowu, no odczuwamy trochę, odczuwa bardzo mocno Ukraina. Tu musimy, panie doktorze, postawić kropkę. Jest ciężko, ale mamy nadzieję, że ta optymistyczna bądź co bądź jednak prognoza się sprawdzi. Jedno jest pewne, jak sami państwo słyszą, sytuacja jest wielowątkowa i złożona, to nie jest tak, że tutaj są proste rozwiązania, to jest na pewno pewne, a o tych meandrach, o tych zawiłościach na rynku paliw mi państwo mówił pan doktor Dawid Piekarz z Instytutu Staszica, ekspert do spraw energetyki. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za naszą rozmowę. Dziękuję i miłego dnia. 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.